28 setnych sekund, prawie idealny strzelenik. Jest normę czasu, która wynosi 10 minut. Proszę Państwa, element madziarskiej poczty, Cikosz, pasterz węgierski na huczulskim koniu. Proszę Państwa, ten koń tego nie robił od 3 lat. Obecnie również cecha koni. Nawiasem mówiąc, drodzy Państwo, po zdławieniu powstania węgierskiego w czasie wiosny ludów takimi korbaczami wykonywali Austriacy karę śmierci na Węgrach. Europejski dziki zachód. To wolić puszczę w tradycyjnym stroju węgierskich dzikotów. To nie, tak nie. Te konie kładziono w wysokich trawach po to, żeby schować się przed bandami koniogradów. Jeżeli już byli blisko, no to wtedy takim właśnie pacikiem malutkim pokazywało to, co o nich się myśli. Oh,
Zwróćcie Państwo uwagę na umowę tego konia, na uwiąz. Proszę Państwa, gdybyście go chcieli zobaczyć, przejechać na węgierską puszczę. Wstawano na koniach, żeby widać było daleko to, co oglądamy. Koń już przestał reagować, jak widzicie Państwo. I to jest właśnie koń huczulski, odpowiednio wprowadzony, przygotowany. Wie, że to nic nie boli, nie ma z czego bać, a w nagrodę będzie jakieś jeszcze jedzonko. To nie mają lepszy wzrok od człowieka, czasami koń musiał dalej popatrzeć niż człowiek. Bardziej pierwotna muzyka magiarska. Jak mniej więcej czegoś im łapali swoje kobiety. Dziękujemy za odwagę. No, będzie nauka strzelania z bata. Asystent przytrzyma konia. Proszę Państwa, układa się tam, tak? I oba baty strzelają. Zwróćcie Państwo uwagę. Państwo, może troszkę w mniejszej ilości podchodźcie do konika i tam z tyłu na niego uważajcie. W ogóle ten koń jeszcze tam jest, dzieci? Jest? Numer 6. Zobacz. Stój tam, masz obok. Chyba to jest Karolina. Tak.
na koniu Wieśniak z numerem 3. Ukłonem zawodnik potwierdza gotowość do startu. I również drugi zawodnik pokonał obydwie fazy bez punktów karnych, a czas drugiej fazy... Dwukrotne wyłamanie konia jest równoznaczne z eliminacją. Zawodniczka miała wyłamanie na przeszkodzie numer 1 oraz na przeszkodzie numer 5 i to eliminuje z dalszego przejazdu. Wchodzimy na start. Tym razem piękny ukłon, piękny uśmiech jak zwykle pani Beaty i start. Thank you.
Tak, brawa się należą i to wielkie brawa, dlatego że... Mieliśmy przypadek, że pierwszą... Dwukrotne wyłamanie na przeszkodzie numer 2 i na przeszkodzie numer 3 i to eliminuje zawodniczkę z dalszego przejazdu. Cztery punkty karne.